Użytkownicy suwalskich dróg od 13 marca muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami w ruchu. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z rozbudową ulic Kolejowej, Północnej i modernizacją parku przy PKP 13 marca od 7 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Północnej na odcinku od Kolejowej do posesji numer 18. Kierowcy do chwili zakończenia robót drogowych będą zmuszeni do korzystania z dróg objazdowych. Zamknięcie ulicy Północnej pociągnie za sobą także zmiany w kursach autobusów komunikacji miejskiej. Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku to inwestycja polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnej. W tym miejscu powstaną chodniki dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, trawniki, no i przede wszystkim nowa jezdnia na odcinku od Świerkowej do Wileńskiej. Dodatkowo w parku przy ulicy Kolejowej pojawią się ławki oraz kubły na śmieci. Całość robót pochłonie ponad 2,5 miliona złotych. Zgodnie z umową drogowcy muszą zakończyć pracę do 30 września. Wykonawca zobowiązał się jednak do skrócenia terminu o 20 dni.